Francja chce być gwarantem bezpieczeństwa i, jak ładnie się mówi o Francji, liderem suwerenności Europy albo Unii Europejskiej. Tak zawsze się domyka tę Unię Europejską, więc dla Francji lepiej było to, żeby to Francja domknęła ten konflikt, domknęła tę sytuację, a żeby później oni odpowiadali za bezpieczeństwo, bo się podkreśla, że Stany Zjednoczone mogą wyjść z Europy wielokrotnie, bo mają przecież głównego rywala, czyli Chiny. Więc Francja chciałaby, żeby ona domykała konflikt. Dobrze wiemy, że każda ze stron dopuszcza w tym najgorszym wariancie, bo mamy ten najlepszy, najgorszy, dopuszcza, że Federacja Rosyjska zostaje w Donbasie, oddaje tutaj Krym, chyba że zostaje na tym Krymie, ale to nie wydaje mi się to niemożliwe. Dopuszcza Francja, że zostaje Donbas rosyjski, Krym jest oddany Ukrainie, na Morzu Czarnym mamy porozumienia bilateralne, które pozwalają na swobodną żeglugę. To jest ten najgorszy scenariusz. Oczywiście w najgorszym scenariuszu nie ma żadnych reparacji, nie ma żadnych dalszych rozmów, konflikt się wygasza, jest zamrożony. Tak to widzę, no bo jednak ten Donbas jest zajęty. W najlepszym rozwiązaniu Federacja Rosyjska określa, że skończyła swoją operację specjalną, decyduje się na to, żeby te swoje granice umocnić przed tym agresorem, którym jest Ukraina, bo to Ukraina jest teraz agresorem na terytoria. Donbas jest nic nie warty, więc oni się wycofują, też budując ten PR rosyjski. No i Ukraina odzyskuje te swoje granice, choć ten Donbas jest taką strefą buforową. Dzień dobry Państwu. Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński witają serdecznie na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Dzisiaj rozmawiać będziemy o doktrynie wojskowej Francji, a może nawet szerzej warto to ująć, polityce bezpieczeństwa Francji. No, państwa, którego można departamenty i zamorskie terytoria stanowią w pewnym sensie najdalej wysunięte przyczółki Europy. Państwa stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ i państwie, którego gospodarka niewątpliwie ma globalne ambicje. Naszym dzisiejszym gościem jest pan dr Aleksander Olech, dyrektor programu bezpieczeństwa w Instytucie Nowej Europy i wykładowca w Baltic Defense College. Jego główne zainteresowania badawcze to terroryzm, międzynarodowa współpraca na rzecz bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej oraz rola NATO i Unii Europejskiej w środowisku zagrożeń hybrydowych. Nasz dzisiejszy gość jest autorem wielu publikacji, ja pozwolę sobie wymienić tylko kilka. Wydana w tym roku praca Zagraniczna aktywność militarna Republiki Francuskiej, poza tym Zagraniczne obiekty wojskowe jako system wzmacniania międzynarodowego potencjału militarnego Federacji Rosyjskiej oraz walka z terroryzmem, polskie rozwiązania, a francuskie doświadczenia. Panie doktorze, witamy serdecznie i dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Bardzo się cieszę, że mogę gościć tutaj na łamach najbardziej wysuniętego na północ tutaj ośrodka naukowego w Polsce i że tematy bezpieczeństwa i też Francja zainteresowała Akademię tej Marynarki w Gdyni. Dziękujemy bardzo, jest nam bardzo miło i jak mogę, to przejdę do pierwszego pytania. No, chcielibyśmy wyjść od doktryny strategicznej, od doktryny wojskowej Francji, no ale doskonale zdajemy sobie sprawę, że no, ta doktryna powstaje jakby w odpowiedzi na pewne ogólne cele polityczne państwa, tak? Znaczy w pewnym sensie stanowi taką instrukcję i instrumentarium państwa do tego, jak te cele realizować. No i tutaj nie mogę uciec od pytania, jak współcześnie Francja pozycjonuje siebie na świecie, no, w których częściach świata dostrzega te kluczowe obszary swojego zainteresowania, oczywiście z wojskowego punktu widzenia. No i na koniec takie może pytanie bardzo wyraziste, czy Francja jest mocarstwem regionalnym czy globalnym, albo czy by chciała być mocarstwem globalnym?
Bardzo szerokie pytanie, niemniej jak już wojskowo mamy, to troszkę je od razu możemy zawęzić. Z tą Francją jest taki problem, że wszyscy muszą się zdecydować, czy patrzą na nią pozytywnie, czy negatywnie, dlatego że poszukiwanie takich wartości, że ona jest zła albo dobra, no kończy się zawsze, że albo się jest frankofilem, albo się zwalcza ten Paryż, więc no trzeba sobie tutaj jakoś poradzić. Ja jestem frankofonem, jest mi o tyle łatwiej, że mogę przynajmniej poczytać troszkę, co się u tych Francuzów dzieje, czy też pobyć tam przez pewien czas i ocenić, jak to faktycznie wygląda. Wygląda tak, że to jest pragmatyzm, który decyduje o tym, że Francja chce być mocarstwem. Francja mocarstwem jest i ja bym powiedział, czy jest supermocarstwem, bo to jest walka o to, czy my te supermocarstwa mamy, dlatego że przecież jeszcze pół roku temu byśmy powiedzieli supermocarstwa, Stany Zjednoczone, Federacja Rosyjska, Chiny. I teraz nagle to supermocarstwo gdzieś się skończyło. Podobnie może być z Francją w momencie powiedzenia sprawdzam. I tutaj od razu do tych kwestii wojskowych się odnosząc, czy my to sprawdzam powiedzieliśmy, albo kto to powiedział, czy może Rosjanie w Afryce czy na Bliskim Wschodzie, odpuszczając troszkę teren, oddając go Turcji, czy może pomagając Stanom Zjednoczonym, gdy ewakuowali się z Afganistanu, to wtedy Francja pokazała, że takie zdolności ma, posiadając swoje bazy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dlatego Francja jest świadoma swojego ogromnego potencjału, który prezentuje właśnie w takich dokumentach strategicznych. Cieszę się, że pan redaktor podkreślił te kwestie pisania tych dokumentów. Czy nasz dokument strategiczny, czy USA, czy nawet Federacji Rosyjskiej, to jest swego rodzaju PR, ale to jest też swego rodzaju zaproszenie innych graczy do tego, żeby grać w tę grę. Tutaj my mamy swoje cele, wy macie swoje cele, ale my też pokazujemy, co nas mniej lub bardziej interesuje. Oczywiście ten opis tej strategii już udało mi się przedłożyć, choćby dla Defense 24, ale tam są takie najważniejsze kwestie, które musimy widzieć. My jako Polska, mamy rozmowę po polsku, ja też staram się badać Polskę z perspektywy polskiej, też szukając tych powiązań. Więc pierwszym powiązaniem jest to, że Francja wskazała wreszcie, że to Federacja Rosyjska jest tym największym wrogiem, zagrożeniem, tym niebezpieczeństwem. Ponadto podkreśliła, że musimy pomagać całościowo Ukrainie, również na poziomie Unii Europejskiej, ale zaznaczeniem, że tej akcesji tutaj nie widzimy. Widzimy wsparcie w ramach Unii Europejskiej i do tego dołożyła również Gruzję i Mołdawię. W związku z tym mamy tę chęć współpracy ze strony Republiki Francuskiej, a ona gdzieś się ogranicza, że to nie jest pełna akcesja Ukrainy, ale podkreśla, że wojskowe, humanitarne, finansowe wsparcie dla Ukrainy jest. Co więcej, okazało się, co minister sił zbrojnych Republiki Francuskiej przedstawił 3 dni temu, że Francja jest w top 5 wsparcia militarnego i finansowego dla Ukrainy, ponieważ dużo z tych dostaw było niejawnych, ukrytych. Też Francja na początku prosiła, żeby te dostawy były niejawne. Ja też wielokrotnie oburzałem się, że czemu ta Francja tak nie pomaga, ale jednocześnie widziałem, ile choćby elektroniki, opto elektroniki przekazuje, tego sprzętu do walki elektronicznej przekazuje dla Ukrainy, a jest to sprzęt niejawny, niesygnowany, więc oni gdzieś poszukują tego, żeby się pokazać, że są faktycznie tutaj ważni dla Ukrainy. W tej swojej strategii oprócz Rosji i Ukrainy ujęli także Chiny, ale zrobili to bardzo sprytnie, tutaj szapoba dla Francuzów, dlatego że podkreślili, że Chiny to jest problem Stanów Zjednoczonych. To nie jest problem Francuzów. My możemy sobie decydować, że chcemy być na Indo-Pacyfiku. My mamy największą strefę ekonomiczną. My tam mamy swoje terytoria zamorskie, mamy Polinezję, Nową Kaledonię, mamy genialne stosunki z Indiami. Wy poparliście, mam na myśli Waszyngton, Pakistan, a my poparliśmy Indie. Indie się świetnie rozwinęły. Indie chcą z nami pracować, Indie kupują od nas okręty, chcą myśliwce, chcą przejąć używane miraże. Dlaczego by nie? Więc mamy Indie i teraz możemy z nimi współpracować, ale my nie podkreślamy, że Chiny są dla nas głównym wrogiem. My możemy powiedzieć w nadchodzących latach, że to jest chiński smog, zagrożenie, ale jeszcze teraz nie decydujemy, dlatego że pragmatyzm francuski nakazuje, żeby zdecydować, kiedy jest ten najwyższy czas. Więc ta strategia to jest drugie to podkreślenie właśnie tej kwestii chińskiej jako zagrożenia, wyzwania, ale w innym aspekcie. Ekonomicznym, choćby i dyplomatycznym. I tutaj jest właśnie ten 14+1. To jest taki troszeczkę ukłon w stronę krajów bałtyckich, gdzie Francja jest mocno obecna, choćby w Estonii, bo tutaj to wycofanie następujące po Litwie, Łotwa, Estonia, to też Francuzi widzą, że tutaj jest troszeczkę odejście od Chin. Też widzą ich zaangażowanie dyplomatyczne w Afryce i tam się podkreśla te ogromne długi, jakie Chiny, znaczy ogromne kredyty, jakie dały, ale długi, jakie zaciągnęły kraje afrykańskie.
taki może śmieszny przypadek, ale oni nawet anulowali część tych długów i Angolii anulowali praktycznie cały dług, ale Angola już dnia następnego miała ten dług tak wysoki, że nie jest w stanie go spłacić, więc te długi będą nachodziły na siebie krajów afrykańskich, które się uzależniły od Chin. I kolejnym etapem jest to, że Francja widzi, jak Chiny mają wpływy dyplomatyczne w konkretnych państwach i jak to może oddziaływać na kraje Europy. Następny etap tej strategii to jest oczywiście Bliski Wschód i cała Afryka dla samej Francji, która podkreśla, że to są dla nich teatry działań. Dodaję, że ani dla Unii Europejskiej w takim stopniu, choć w ostatnich dniach zaczyna się to zmieniać dla Wielkiej Brytanii po spotkaniu państw Afryki Zachodniej, że tam potrzeba jest zaangażowania. Niemcy zdecydowali, że wycofują się całkowicie z Mali do 2024 roku, wycofują się z misji europejskich, a Niemcy mieli być tym zapewnieniem bezpieczeństwa, więc Francuzi też odbijają piłeczkę, mówiąc, no szanowni państwo, wy chcecie nas w Ukrainie, no ale gdzie wy jesteście w Sahelu? My mamy nasze problemy w Afryce Północnej, mamy w Afryce Zachodniej, dlaczego mamy bronić granic, dlaczego mamy pilnować walki z terroryzmem, z migrantami, potrzebujemy wsparcia. A przecież są jeszcze Włochy, są jeszcze Niemcy, no ktoś tam musi wspierać, ktoś tam musi pomagać. I kolejnym etapem są oczywiście te terytoria zamorskie Francji, czyli właśnie kwestia Ameryki Południowej, gdzie Francja jest obecna. Tam Stanów Zjednoczonych nie ma w kwestiach takich bezpieczeństwa. No i właśnie kwestie tego Indo-Pacyfiku, gdzie to tam ma się właśnie przesuwać Waszyngton, a Paryż już tam jest, tylko Waszyngton ma zdefiniowane cele, a Paryż jeszcze nie. No i podsumowaniem, poza tutaj strategią, kwestiami jądrowymi, do których pewnie przejdziemy, jest jeszcze kwestia tego prymatu bezpieczeństwa. W strategii podkreśla się, że NATO jest sojuszem na rzecz bezpieczeństwa, wsparcia militarnego. Niemniej Macron, on dalej chce być tym liderem bezpieczeństwa. Francja chce być liderem Europy. Najsilniejsza armia Unii Europejskiej. Najlepsze lotnictwo Europy. Też ten potencjał misji bezpieczeństwa. Też odwoływanie się troszeczkę do teatrów działań, na których Amerykanie byli i z których się mogą wycofać, bo dalej nie oszukujmy się, niektórzy geopolitycy prezentują tę wizję, że Stany Zjednoczone wycofując się z Europy Środkowo-Wschodniej, no stworzą pewną lukę. To miałoby być wejście dla Francji, tylko czy my tej Francji możemy zaufać? Znaczy, jeżeli mogę tutaj wejść, bo nie ukrywam, proszę, że bardzo mnie ten wątek zainteresował, to znaczy myślę, że bardzo sprawnie przedstawił Pan, jakby pokazując, że Francja myśli globalnie i Francja rzeczywiście w wielu częściach świata ten pomysł ma bardziej długofalowy, w części obszarów stara się reagować elastycznie na zmiany. I tutaj Pan poruszył ten wątek, no, że Francja no, jest jednym, tak bym to nazwał, z filarów co najmniej europejskiej, jak nie światowej architektury bezpieczeństwa. I tutaj pomimo tego, że jest jednak po tej stronie Zachodu, to gdzie by Pan wskazał główne różnice w pomyśle na architekturę systemu bezpieczeństwa globalnego, no właśnie, w rozumieniu Paryża, a na przykład tego, jak postrzega to Waszyngton? I czy Pan uważa, że no tak jak już miało to miejsce po zakończeniu II wojny światowej, pewne różnice w postrzeganiu jakby tego bezpieczeństwa między Paryżem a Waszyngtonem wystąpiły? Czy uważa Pan, że też możemy w najbliższej przyszłości dostrzegać jakieś rozejście się perspektyw właśnie obu stolic co do tego kształtu globalnego bezpieczeństwa? To rozejście mamy już od kilkudziesięciu lat i to było właśnie przykładem Ukraina, że Stany Zjednoczone tak aktywnie zaczęły działać, Francja troszkę wolniej. Niemniej, powiedzmy otwarcie, Francja nie ma zdolności do obecności globalnej, militarnej i zrównoważonej. Ta obecność jest utrzymywana i ona jest niezwykle efektywna w kontekście reagowania i efektowna w kontekście obecności, ale to nie jest obecność, która może być liczona jako faktycznie zaangażowanie militarne, bo posiadanie swoich baz w Gujanie Francuskiej, w Ameryce Południowej, czy na Polinezji, czy w Nowej Kaledonii, to wygląda na mapie bardzo pięknie, imponująco. Niemniej nie ma zdolności, żeby reagować w trakcie konfliktu. To oznacza, że ma tylko i wyłącznie obecność, ale nie ma siły, takiej militarnej siły konwencjonalnej, żeby reagować. I to jest największy problem Paryża. Drugim problemem jest to, że wewnętrznie jest ogromny bałagan. Już nie chcę wchodzić w kwestię samej migracji, różnic społeczno-kulturowych, ale też kwestii wewnętrznych dla społeczeństwa, które też zaczyna troszeczkę się sprzeciwiać tej strategii wspierania Ukrainy, bo to już jest kolejna wojna, którą się wspiera, to jest kolejna wojna, w którą się inwestuje. No a Francuzi są dość pragmatycznie też przyzwyczajeni do dobrobytu. Dlaczego mamy płacić za kolejną, nie naszą wojnę? To też z perspektywy francuskiej ja na przykład rozumiem. Więc przychodzą do pytania. Różnica to jest przede wszystkim Afryka. Stany Zjednoczone permanentne bazy, bo ostatnio to weryfikowałem, permanentną
bazę. Francuzi mają bodajże w Dżibuti, są też obecni wojskowo w Ugandzie i jeszcze w Afryce Środkowej mieli niedawno misje szkoleniowe. I teraz pojawia się kwestia Francji, która całą Afrykę Zachodnią chce utrzymywać. Pojawia się Francja, która się mocno przesuwa do Afryki Północnej. Jest cały Sahel, który teraz po wycofaniu się ponad 5000 francuskich żołnierzy po upadku misji Barkhane, no, staje się takim pasem niczyim. Od razu taka mini reklama, zapraszam do nowego tej raportu dotyczącego właśnie surowców w Sahelu, bo tam się wielka bitwa paręnaście lat temu rozpoczęła o surowce w Sahelu i te wszystkie państwa się rzuciły choćby po to złoto. I pierwszym problemem jest Afryka. Amerykanie nie są tam w takim stopniu, jakby chcieli Francuzi. Francuzi są. Druga sprawa, Bliski Wschód. Musimy go komuś oddać. Syria, możemy dokończyć Libię, Jemen. Komuś trzeba oddawać te problemy. Ktoś się tym problemem musi zająć. Afganistan. Ostatnio pojawia się informacja, że Stany Zjednoczone mogą wesprzeć inicjatywę Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które miałyby się pojawić w Afganistanie w ramach misji pokojowych jako ta trzecia, czy tam czwarta kolejna strona do negocjacji, do utrzymywania tego pokoju. Więc mamy już Bliski Wschód, Afrykę, różnicę Indo-Pacyfik. Dlaczego Francja miałaby się odpowiedzieć całkowicie za Chinami? Dlaczego miałaby militarnie stanąć przeciwko Chinom? To nie chodzi o to, że Francuzi nie chcą, ale Francuzi też muszą spojrzeć na Indie. Francuzi muszą też spojrzeć na swoich sojuszników, mają cały czas dobre relacje z Japonią. Dalej mamy kwestię Ameryki Południowej. No tutaj Stany Zjednoczone są obecne no, geograficznie, niemniej to Francja. Szukuje tej relacji z Brazylią choćby, szukuje tej relacji z Surinamem, z Gwineą. No tu są małe, małe kontakty, ale są szanse. Kolejna sprawa. Dla Francuzów Europa Południowa, czyli kwestia migracji, wyzwania na Morzu Śródziemnym. Dla Amerykanów teraz Europa Wschodnia. No, dużo tych teatrów działań, dużo inwestycji, na których no, francuskie, choćby siły lądowe, które są najbardziej osłabione, no tutaj troszeczkę nie stać. I też no, trzeba się skupić na własnym przemyśle zbrojeniowym. Macron chce niezależności łańcucha dostaw, chce niezależności budowy potencjału militarnego, więc te interesy będą się rozchodziły, zwłaszcza myślę w kwestii Europy Wschodniej w nadchodzących latach, bo ile tę wojnę można prowadzić. A później muszę się zgodzić, że ta kwestia Indo-Pacyfiku, ale też nie bądźmy tacy też skoncentrowani na Indo-Pacyfik, bo ile ta marynarka wojenna jednego czy drugiego, trzeciego państwa może wokół tego Tajwanu w tych cieśninach tam przemykać i utrzymywać taką wzmożoną wojenną gotowość. No tak naprawdę liczą się kwestie dostaw surowców, kwestie gospodarki, kwestie handlowe, a wojna czy rozwiązania militarne to jest ostatni etap, więc ja do tego Indo-Pacyfiku raczej bym przykładał uwagę budowę swojego potencjału marynarki wojennej lotnictwa, a nie raczej realnego konfliktu z Chinami, więc dalej myślę, że Stany Zjednoczone zostaną w tej Europie Wschodniej, a Francja będzie powolutku sobie budować ten swój wewnętrzny rynek po to, żeby móc powrócić dużo silniej, to jest moja prywatna ocena, dużo silniej, dużo mocniej do Afryki, bo to dalej pozostanie rynek surowców, który będzie się rozwijał, będzie można inwestować w kolejne tutaj projekty energetyczne. No, wiele pytań mam na marginesie. Zacznę od takiego, które przyszło mi do głowy przy okazji Pana wcześniejszej wypowiedzi, kiedy wspomniał Pan o tym, że w swoich dokumentach strategicznych Francja definiuje Rosję jako zagrożenie, jako wyzwanie. I czy mógłby Pan tą kwestię rozszerzyć? Bo ja mam wrażenie, że w naszej debacie publicznej pokutuje taki mit, czy też stereotyp, że Francja ma duże zrozumienie dla takiej neoimperialnej polityki rosyjskiej, bo w jakimś sensie patrzy na to przez pryzmat własnych doświadczeń demontażu części imperium kolonialnego. Czy to jest w ogóle słuszne rozumowanie, że to jest jakiś taki stereotyp, który powinniśmy odrzucić? I nawiązując do tego pytania, do Pana odpowiedzi na to pytanie Łukasza, czy takiej sytuacji zero-jedynkowej, kiedy sytuacja na świecie, doszłoby do sytuacji na świecie, w której należałoby się jednoznacznie opowiedzieć, to Francja prawdopodobnie stanęłaby za tym kolektywnym Zachodem, używając tej takiej rosyjskiej nomenklatury, czy jednak próbowała mimo wszystko prowadzić swoją politykę i dbała przede wszystkim o własne interesy? Nie, odpowiadając na pierwsze pytanie, to Francja sama sobie zrobiła, sama Francja zbudowała sobie ten pomnik takiej współpracy z Federacją Rosyjską. To wynikało też po sytuacjach, po działaniach, które realizowała Federacja Rosyjska na początku XXI wieku, a później Francuzi dalej utrzymywali te kontakty. Emmanuel Macron otwarcie utrzymywał dialog. Później były te spotkania 2+2, czyli ministrowie spraw zagranicznych, ministrowie obrony spotykali się regularnie w Paryżu czy na terytorium Federacji Rosyjskiej, więc Francuzi sami wypracowali sobie taki schemat tych
relacji z Rosją. Jest tam duża rusofilia, jest chęć dla współpracy z Federacją Rosyjską, a dlaczego nie silni mają nie rozmawiać z silnymi? Ale doszło do zmiany tego dyskursu i my tego jeszcze nie dostrzegamy, dlatego że jest to nowy trend, który bardzo mocno odsunął Federację Rosyjską. Też pamiętajmy, że część polityków ze sceny Republiki Francuskiej też opowiadała się za współpracą z Federacją Rosyjską. Już chcę wrzucić między bajki to wyjście z NATO, ale też pojawiały się takie głosy, które na pewno zaburzały pewien wpływ na to spojrzenie nasze na Francję. Pamiętajmy też, że media mocne tytuły lubią, tak? Francja wychodzi z NATO, koniec współpracy Warszawa-Paryż. No to też na pewno zaburzało spojrzenie Polaków i Polek na Francji i na to, jaki to może być dla nas partner. Dlatego też ja tu jestem i panowie są, żebyśmy gdzieś to wyjaśniali. Więc Francja tak, ona rozumiała te rosyjskie podejścia, tę rosyjską współpracę. Obie strony były skore do współpracy, ale to się zmieniło i warto o tym powiedzieć, że nastąpiła zmiana. Jest inna teraz chęć współpracy, jest całkowity zwrot na Ukrainę. I to się łączy od razu z drugim pytaniem. Francja bardzo mocno współpracuje z Ukrainą. Trzeba podkreślić, że na początku próbowała, jak to zawsze Francja. Francja zawsze jest pragmatyczna i to trzeba doceniać. To jest wytrawny gracz, jak obserwują piłkę nożną. To jest po prostu zespół, który szuka swoich okazji, korzyści, ale jest po prostu pragmatyczny aż do bólu, do 97 minuty. Jeśli są fani tej piłki nożnej, polecam Real Madrid, Manchester City, półfinał Ligi Mistrzów ostatniego sezonu. To taki Real Madrid, można by rzec. Też odnosząc się troszkę do sportu, taki Real Madrid, który wybierając się na Bliski Wschód, może z własnego herbu zdjąć krzyż. Nie mówię, że Francja zdejmie coś z własnej flagi czy symboliki, ale jest to pragmatyzm, który się utrzymuje we Francji. Ale teraz zrozumiano, że jednak z tą Rosją już nie podziałamy, z nią się nie da współpracować. Też udostępniono sposób rozmowy Władimira Putina i Emmanuela Macrona, w związku z tym kierunek na Ukrainę. I te twierdzenia Wołodymyra Zeleńskiego, że Francja pomaga, one na pewno są też takie dość standardowe, żeby taka kurtuazja, ale tych stwierdzeń jest więcej, tych rozmów jest więcej, tego wsparcia jest więcej. Wydaje mi się, że w obecnej sytuacji, gdzie Francja całkowicie zwróciła się w stronę Ukrainy, dzisiaj choćby pojawiła się informacja o przekazaniu kolejnych transformatorów, o przekazaniu kolejnych dostaw sprzętu. Wydaje mi się, że w godzinie zero Francja byłaby gotowa, żeby wspierać. Na pewno nie na 100%, ale częściowa byłaby gotowa, żeby wspierać. Pamiętajmy, że w tej godzinie zero to żołnierze francuscy są właśnie na terytorium Estonii. Od przyszłego roku będą, pod koniec roku będą francuskie rafale na Litwie, więc swego czasu rafale nasze niebo polskie obserwowały, więc ta godzina zero byłaby nie w całości, ale wsparcie, tak. To ja dopytam jeszcze, bo nie mogę tego pytania nie zadać. Jaki w Pana ocenie z punktu widzenia Francji jest pożądany scenariusz zakończenia wojny na Ukrainie, czy rosyjskiej inwazji na Ukrainę? Jaki jest interes Francji w tym konflikcie? Jaki wariant Francja byłaby w stanie zaakceptować? Jaki jest maksimum, jakie jest minimum? Francja czy Emmanuel Macron? O, dobre pytanie. No, myślę, że kierownictwo polityczne jednak definiuje rację stanu zawsze w tym konkretnym historycznym momencie, więc doprecyzuję, że Emmanuel Macron. To temat na habilitację albo na profesurę. Tak szczerze powiem, że Macron na już ostatnią kadencję. Rozmawiałem z innymi ekspertami, Marcinem Giozakiem czy Kacprem Kitą, że mógłby stosować pewne sposoby myki, żeby gdzieś powrócić za kolejną dekadę czy po jednej kadencji na ten fotel, ale raczej nie. Emmanuel Macron przede wszystkim... Francja chce być gwarantem bezpieczeństwa i, jak ładnie się mówi we Francji, liderem suwerenności Europy albo Unii Europejskiej. Tak zawsze się domyka tę Unię Europejską, więc dla Francji lepiej było to, żeby to Francja domknęła ten konflikt, domknęła tę sytuację, a żeby później oni odpowiadali za bezpieczeństwo, bo się podkreśla, że Stany Zjednoczone mogą wyjść z Europy wielokrotnie, bo mają przecież głównego rywala, czyli Chiny. Więc Francja chciałaby, żeby ona domykała konflikt. Dobrze wiemy, że każda ze stron dopuszcza w tym najgorszym wariancie, bo mamy ten najlepszy, najgorszy, dopuszcza, że Federacja Rosyjska zostaje w Donbasie, oddaje tutaj Krym, chyba że zostaje na tym Krymie, ale to nie wydaje mi się to niemożliwe. Dopuszcza Francja, że zostaje Donbas rosyjski, Krym jest oddany Ukrainie, na Morzu Czarnym mamy porozumienia bilateralne, które pozwalają na swobodną żeglugę. To jest ten najgorszy scenariusz. Oczywiście w najgorszym scenariuszu nie ma żadnych reparacji, nie ma żadnych dalszych rozmów.
konflikt się wygasza, jest zamrożony, tak to widzę, no bo jednak ten Donbas jest zajęty. W najlepszym rozwiązaniu Federacja Rosyjska określa, że skończyła swoją operację specjalną, decyduje się na to, żeby te swoje granice umocnić przed tym agresorem, którym jest Ukraina, bo to Ukraina jest teraz agresorem na terytoria. Donbas jest nic nie warty, więc oni się wycofują, też budując ten PR rosyjski. No i Ukraina odzyskuje te swoje granice, choć ten Donbas jest taką strefą buforową. I to byłoby najlepsze rozwiązanie. Ale pamiętajmy, że ten konflikt męczy wszystkich. Teraz ma wejść 9. partia sankcji na Federację Rosyjską. Rosjanie nie mają łatwo też z surowcami, coraz trudniej jest sprzedawać te surowce, żeby one były tam odpowiednio do prywatnych portów, trzeba później porozumiewać się w kontekście przekazywania pieniędzy. No jest to wyzwanie, w związku z tym każdemu należy jak najszybciej ten konflikt zakończyć. I myślę, że dla Ukrainy jest najważniejsze, żeby przekonać kraje zachodnie, żeby jednak dalej wspierały militarnie, żeby to oni przycisnęli tę Federację Rosyjską i wydaje mi się, że Federacja Rosyjska jest bliżej tego, żeby opuścić ten Krym i żeby to była strefa buforowa, bo też Moskwa wie, że im dłużej ten konflikt trwa, tym dłużej będą kraje naciskały na Ukrainę, żeby no jednak troszeczkę odpuściła, jednak zrozumiała, że no to są państwa, to konflikt może trwać ileś lat. Ja mówię, dlatego geopolityka jest fascynująca. Proszę spojrzeć na Afganistan. 20 lat Amerykanie byli, ostatecznie się wycofali. Tutaj może być bardzo podobnie, że ta wojna może trwać 20 lat, a przypomnijmy 2014, zaraz będzie 10 lat i później będzie tylko takie przedłużanie, więc Francja raczej jest zwolennikiem tego, żeby odpuścić troszeczkę, żeby Wołodymyr Zełenski zaakceptował no, mniejsze zło. Panie doktorze, już w naszej rozmowie została wywołana hasłowo broń atomowa, więc pozwolę sobie do niej teraz przejść. No, Francja jest jednym z państw atomowych wykorzystujących technologię atomową zarówno w energetyce na szeroką skalę, no ale także do celów obronnych. No to musimy pamiętać, że Francja na pewno jest jednym z tych państw, która bardzo mocno bazuje na swoich rozwiązaniach technologicznych, również w sferze wojskowej i ich potencjał szacuje się w tej chwili na około 300 głowic, no, które przenoszone są przede wszystkim przez okręty podwodne z napędem atomowym, uzbrojone w pociski balistyczne, czyli to jest, można powiedzieć, ten gwarant bezpieczeństwa i ma Francji dawać tą przysłowiową polisę ubezpieczeniową, ale mają także zdolności do przenoszenia tej broni na wywołanych już też przez pana samolotach Rafale. No i chciałem się zapytać, jaką rolę broń atomowa odgrywa właśnie w doktrynie wojskowej, w doktrynie bezpieczeństwa Francji. Jeszcze do niedawna myślałem, że kluczową, najważniejszą, no i na tych czterech atomowych okrętach podwodnych będzie można budować ten potencjał odstraszania, bo one właśnie do tego służą. Francja nie posiada tej triady atomowej, czyli zdolności lądowych, powietrznych i podwodnych jednocześnie. Teraz mam, tak jak już pan wspomniał, się na tych okrętach podwodnych, plus oczywiście Rafale B w wersji samolotowej, plus ich wersja morska Rafale M, tak przenosi te głowice jądrowe. Kwestia jest kluczowa, że 280 głowic plus 10 w rezerwie brzmi imponująco, tak? No niesamowita sprawa. Mamy też, mówię, Rafale, okręty podwodne, one się rozwijają, budujemy kolejne. Bardzo to dobrze wygląda i brzmi też imponująco, ale padły stwierdzenia, że Francja będzie bronić żywotnych interesów Republiki Francuskiej. No tylko nie mamy definicji tych żywotnych interesów, a jeśli już ją mamy, to faktycznie dotyczą one tylko Republiki Francuskiej. Pamiętajmy, że chcemy deeskalować i to mówią wszyscy władcy, przywódcy, politycy. Chcemy deeskalować konflikt z Federacją Rosyjską. W związku z tym Republika Francuska, mam wrażenie, że tę swoją doktrynę utrzymuje taką, że odpowiedź jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy inna strona mogłaby użyć przeciwko nim tej broni atomowej. Czyli dalej jest to kwestia odstraszania. Czyli mimo ogromnego potencjału nie widzę tutaj konkretnego państwa przeciwnika, przeciwko któremu mogłaby Francja użyć tych swoich głowic jądrowych. Ja nawet pisałem taki tekst dla Defense24 i w nim chyba nie wymieniłem państwa, przeciwko któremu mogłaby go użyć. A jeśli miałbym teraz z głowy na szybko wymienić w kontekście konfliktu, to wydaje mi się, żeby nie zaszkodzić interesom żywotnym Francji, żeby to nie było na terytorium Europy, no to musiałaby być chyba Korea Północna, tak? Czy jakieś państwo w Afryce, dużo słabsze od Republiki Francuskiej. No, z drugiej strony, czemu atakować państwo w Afryce? No tutaj
bombą atomową. Więc to jest tylko i wyłącznie obecnie odstraszanie i najwyżej reagowanie na działania Federacji Rosyjskiej. No jest to imponujące, no ale też liczba głowic niekoniecznie oznacza to, że faktycznie możemy być tym państwem, które je faktycznie wykorzystuje. No, to, co pan doktor mówi, potwierdza wypowiedź prezydenta Francji z października tego roku, kiedy on wprost stwierdził, że jeśli Rosja przeprowadzi atak nuklearny na Ukrainę, to Francja takiej broni nie użyje. To jakby jasno powiedział. Zresztą no, to też mówili amerykańscy i przedstawiciele administracji, i osoby, dawni przedstawiciele administracji, że odpowiedź raczej będzie konwencjonalna. Ale pytanie, jeśli Rosja zdecydowałaby się na taki atak. Wydaje się to nie najbardziej prawdopodobny scenariusz, ale on jest w debacie publicznej i poważnie analizują go eksperci. To jak w pana ocenie zachowaliby się Francuzi? Czy oni pozostawiliby tutaj Amerykanom pełną jakby kierownictwo nad tymi sprawami, czy NATO, czy Francja samodzielnie również podjęłaby jakieś działania, no podkreślając swoją autonomię strategiczną, swoje możliwości? Głęboko wierzę, że wszystkie kraje NATO będą realizowały interesy w ramach NATO. Pamiętajmy, że mamy sojusz wojskowy, włącznie z takim państwem jak Turcja. W związku z tym wierzę, że kraje będą realizowały politykę ponadnarodową, a nie stricte państwową, ale też decyzja sojuszu jest wiążąca i też decyzja sojuszu powinna być podejmowana zawczasu, czyli już teraz. I taka decyzja miała zostać podjęta. Co to oznacza? Że kraje odpowiedzą w taki sposób, że doszczętnie zniszczą Federację Rosyjską, nie używając broni atomowej. I takie zdolności myślę, że te państwa mają i taka odpowiedź i myślę, że jest dla mnie satysfakcjonująca i dla wszystkich tych, którzy nie zgadzają się z tym konfliktem. W związku z tym musimy oczekiwać raczej wykorzystania sił tych nieatomowych przez wszystkie państwa na czele ze Stanami Zjednoczonymi. Znaczy, no tutaj, jeżeli mogę dopytać jeszcze o jeden scenariusz, który się pojawił, bo oczywiście no, jednym aspektem jest to, co przed chwilą rozpatrywaliśmy, to znaczy, jaka byłaby bezpośrednia reakcja, gdyby Rosja zdecydowała się na ten krok, a drugą kwestią jest to, jakie byłyby długofalowe konsekwencje. No, złamania od czasów zakończenia II wojny światowej tego tabu atomowego i wykorzystania tej broni w toczącym się konflikcie. I tutaj chciałem się dopytać z pana perspektywy, jak Francja zareagowałaby w tym kontekście na proces potencjalnej proliferacji tej broni na świecie. Wspominał pan, że no, mamy tutaj kontakty wojskowe, polityczne i gospodarcze z Indiami przy podobnych kontaktach Stanów Zjednoczonych z Pakistanem. No, najprawdopodobniej wielu ekspertów wskazuje, że użycie tej broni nawet jednostkowo na Ukrainie doprowadziłoby do tego, że dużo państw chciałoby ją posiadać w swoim arsenale, no, żeby mieć trochę taki sam straszak jak Francja. Oczywiście to jest nieporównywalne, no bo samo posiadanie tej broni nie oznacza jeszcze, że mamy skuteczne narzędzia jej przenoszenia, ale czy Francja mogłaby w tym elemencie na przykład wspierać jakieś państwa na świecie w uzyskaniu takich zdolności atomowych, czy raczej stanęłaby tutaj zdecydowanie po stronie państw, które będą by chciały tą proliferację zahamować za wszelką cenę, no oczywiście w kontekście tego, że to mogłoby uderzyć również w interesy Paryża. Znaczy na pewno India i Pakistan rozwijają swoje zdolności nuklearne, to jest bez wątpliwości. Myślę, że to jest takie omawianie konfliktu, który całkowicie zmiódłby z powierzchni ziemi kilka państw. W związku z tym raczej nie wierzę, że dojdzie do takiego czegoś, zwłaszcza, że NATO ma ogromny potencjał wpływu na kraje, tak jak Indie, Pakistan w ramach współpracy, więc raczej to rozwijanie broni jest, też rozwijanie elektrowni atomowych, a to też ciekawy element, że rozwijanie programów energetyki jądrowej może posłużyć do rozwoju potencjału nuklearnego państwa, to na przykładzie Indii i Pakistanu czytałem takie opracowanie, ale nie, myślę, że raczej rozwijamy konwencjonalne zdolności. Też zauważmy, że plany czy Niemców, czy Francuzów, czy Stanów Zjednoczonych, okej, obejmują kwestię użycia tutaj zdolności nuklearnych, ale raczej kierujemy się w stronę tej standardowej militaryzacji, wozy bojowe, transportery opancerzone, czołgi, marynarka wojenna, to są raczej te kwestie kluczowe, nawet jak Australijczycy zamawiali tutaj okręty podwodne od Francuzów, to też były kwestie, czy one muszą być o napędzie jądrowym, czy nie. W związku z tym raczej nie będziemy szli w tę nuklearyzację, choć jest to pewnie kolejny rozdział historii świata,
i będzie na pewno postępowały te zdolności. No, przykładem jest Korea Północna, na której się obawiamy, co mogłaby, a czego by nie mogła. No, myślę, że jak ktoś był w Korei Południowej, to odczuwał wielokrotnie, jaki to jest strach, kiedy te pociski mimo wszystko są wystrzeliwane. To panie doktorze, jeżeli mogę jeszcze ostatnie pytanie śmiało, zapraszam. Z mojej strony, ponieważ no, poruszyliśmy tą kwestię, że no, Francja opiera również swój potencjał gospodarczy no, trochę na kształcie dzisiejszego systemu międzynarodowego, że oczywiście prowadzi ten handel w wymianie globalnej, partycypuje w stabilizowaniu czy też kontroli obszarów morskich, które są strategicznie ważne dla Unii Europejskiej, dla NATO. No i w kontekście trwającej wojny na Ukrainie, czy pana zdaniem Francja będzie chciała się w większym stopniu angażować we współpracę wojskową z innymi państwami na zasadzie sprzedawania swojej technologii wojskowej albo na przykład technologii dotyczącej możliwości zwiadu satelitarnego? No, tak jak wspomniałem wcześniej, wiemy, że Francja oryginalnie pracuje nad swoimi rozwiązaniami i chce tą technologię utrzymywać u siebie. Czy teraz jakby no, ta optyka tego, że jednak wiele państw Zachodu pomaga tak, i w tym, tak jak pan wspomniał, Francja Ukrainie spowoduje, że na przykład Francja będzie chciała w jeszcze szerszym stopniu partycypować w tym globalnym rynku uzbrojenia i oferować jeszcze może bardziej zaawansowane rozwiązania dla innych państw, na przykład takich jak Polska? Oczywiście, że tak. Ja też w pigułce to zamknę, żeby nie zajmować czasu, ale no Polska choćby decyduje się na satelity, tutaj francuskie wsparcie od Francji, też ten nowy rozdział współpracy. Dwa, Rafale słynne sprzedawane czy do Grecji, a teraz przecież Grecja, kolejne nieporozumienie z Turcją o wydobycie złóż na morzu. Też kwestia nawet współpracy z Chorwacją, sprzedaż Rafali do Chorwacji, a tu Serbia zainteresowana jest francuskimi myśliwcami. To jest taki też ciekawy rynek, że Francuzi decydują się na sprzedaż i tym. Cały Bliski Wschód, Arabia Saudyjska, Katar, Kuwait też zakupują francuskie uzbrojenie. Indie, główny dostawca dla Indii obecnie uzbrojenia, Republika Francuska, główny dostawca dla Kataru, organizator mundialu, Republika Francuska. To jest świetny pomysł na rozwój, na inwestycje, żeby takowe uzbrojenie krajom innym, nie profrancuskim, ale współpracując z Francją, sprzedawać. Bardzo ciekawy też pomysł miałem w kontekście tego, że francuskie misje wojskowe w Afryce to jest swego rodzaju prezentacja francuskiego sprzętu w terenie. I to też jest ciekawa inicjatywa, że w przyszłości i te kraje afrykańskie mogą być zainteresowane francuskim sprzętem, ażeby mieć podobne uzbrojenie, które jest wykorzystywane właśnie przez Francuzów na tym kontynencie. I jest to, uważam, polityka, mówię, pragmatyczna, no ale bardzo dobra, żeby rozwijać swój własny rynek i sprzedawać po prostu dalej. Te słynne armaty, haubice, Cezar, które są na Ukrainie, przecież tak samo Litwini zakupili, częściowo też przekazały inne państwa. Dania mówiła, że może dać częściowo swoje. No, jest to rozwijający się rynek francuski, no i on na pewno też buduje strefę wpływów Francji w wymiarze militarnym. No, ja bym ponownie chciał wrócić do kontekstu ukraińskiego, no bo tutaj chyba nie możemy mieć złudzeń, że on w jakimś dużym stopniu definiuje nasze wyobrażenia w tym momencie o sytuacji międzynarodowej i to, jak na nią patrzymy jako Polacy przede wszystkim. I w tym kontekście chodzi o doświadczenia Ukrainy i ich wpływ na politykę wojskową Francji. Ja znalazłem taki komentarz dziennika La Figaro do tegorocznego Narodowego Przeglądu Strategicznego francuskiego, w którym stwierdzono, cytuję: wojna na Ukrainie zakwestionowała obecny model armii francuskiej. Armia do 2030 roku powinna zapewnić Francji zdolność do radzenia sobie z możliwym powrotem do konfliktu międzypaństwowego o wysokiej intensywności, a także ze strategią działań hybrydowych stosowanych przez wrogów. No i takie pytanie, jaka jest recepcja rosyjskiej inwazji na Ukrainę we francuskich kręgach polityczno-wojskowych? Jak oni na to patrzą? Czy oni rzeczywiście liczą się z tym, że Francja mogłaby być zaangażowana w taki konwencjonalny konflikt w Europie na dużą skalę, o wysokiej intensywności? Strategiem wojennym nie jestem, ale nasuwa mi się pierwsza teza, w jaki sposób Francja ma prowadzić konflikt o wysokiej intensywności, będąc otoczona samymi sojusznikami.
bo to jest pierwszy problem. Francja, chyba że Niemcy dołączają nagle do Federacji Rosyjskiej, w co wątpię, przepraszam za ten mały żarcik, ale to są sojusznicy, którzy otaczają Francję, więc tutaj wykorzystanie tych zdolności francuskich no, musi być na jakiejś podstawie. Jeśli to ma być łańcuch dostaw, czy też łańcuch transportu tego uzbrojenia, no to chyba w tym przypadku Francuzi muszą transportować swoje uzbrojenie na Ukrainę, tak, czy w pobliżu Ukrainy, do Polski w takim przypadku, jeśli Federacja Rosyjska decyduje się na ofensywę, czy teraz tak jak choćby dostawy przez Rumunię ostatnio, czy przez Słowację, no to muszą być też całe rozwiązania, które pozwolą Francji na prowadzenie konfliktu, dlatego że w tej strategii nie wyjaśniono, gdzie ten konflikt o wysokiej intensywności miałby być prowadzony. W związku z tym oczywistym jest, że jest to w ramach obecności Republiki Francuskiej, czyli nie na terytorium Francji, ale produkcja ma być na terytorium Francji, żeby nie być zależnym od żadnego innego państwa. Kolejna sprawa, bardzo sprytnie podkreślono kwestię cyberbezpieczeństwa. Francuzi już w poprzednich swoich strategiach dotyczących cyberbezpieczeństwa podkreślali, że będą się decydowali na ruchy ofensywne w cyberprzestrzeni, że nie tylko defensywnie, ale zaatakowanie Francji w cyberprzestrzeni jest postrzegane jako atak na nich i będą podejmowali również działania ofensywne. No i też kwestia dezinformacji, czyli tego wpływania na właśnie sytuację we Francji, jak Francuzi postrzegają. No, też jest ta sama teza, która pojawia się w Polsce, czyli Francja udziela wsparcia Ukrainie, Polska udziela wsparcia Ukrainie, mimo wszystko część obywateli, nie mówię, że wszyscy, ale też nie mówię, że to są boty, są takie głosy, podkreślają, a kiedy i kto nam pomoże? Bo to też w pewien sposób osłabia obecny wizerunek państwa, że nie są na pierwszym miejscu obywatele, ponieważ Francuzi nie do końca rozumieją, że się toczy wojna na granicach UE i NATO. I w związku z tym trzeba też przekonać społeczeństwo, że jednak Francja jest zobowiązana do tego kontaktu. Więc budowanie tej gospodarki wojennej, wzmacnianie potencjału Francji jest kluczowe. Dlaczego? Te 200 Leclerców, które i tak trzeba zmodernizować, teraz jest nowy program przecież z Niemcami, wczoraj zaakceptowano, mają wspólny tworzyć czołg bojowy, zastąpi on Leopardy i Leclerki. No zobaczymy, jak to się rozwinie. To też jest podkreślenie innych bolączek, czyli najsłabszy komponent, najsłabsze siły zbrojne Francji to siły lądowe. Tak samo tutaj kwestia braku choćby pocisków do tych słynnych Cezarów. No tutaj Francja musi sama siebie wzmocnić, żeby mogła być najpierw tym takim potentatem, takim siłą w tych regionach, gdzie jest obecna, a później, jeśli decydować się na konflikt, to na pewno z dala od granic Republiki Francuskiej, czego po prostu nie ujęto, no bo gdyby podkreślono Francuzom, że konflikt będzie, ale w Nowej Kaledonii, w Gujanie Francuskiej i w Senegalu, no to wiadomo, jakby patrzyli obywatele Francji na takie zagrożenie. No tak jest, tutaj oczywiście siłą rzeczy patrzyliby na te problemy, które politycznie, gospodarczo i społecznie bardziej ich angażują i tutaj chciałbym dopytać w tym miejscu, no bo trwająca wojna na Ukrainie spowodowała, że w Polsce mamy no bardzo szeroki konsensus dotyczący tego, że kwestie bezpieczeństwa stają się w tym okresie priorytetowe. Co za tym idzie? Jesteśmy gotowi do społecznego i politycznego poparcia zwiększonych wydatków na ten cel. No pomimo tego, że oczywiście też jesteśmy atakowani z wielu stron w formie dezinformacji, ataków cybernetycznych, czyli no stara się też jakby na nas wpłynąć w taki sposób, żeby nazwijmy to, no to co jest i siłą, i słabością państw demokratycznych, czyli opinia publiczna, która nie zawsze posiada pełen dostęp do informacji, nie ma zdolności całościowej analizy, mogła wpływać na ośrodek decyzyjny. No tak już wiemy, że w XXI wieku działo się w wielu przypadkach. I jak wygląda to we Francji? Jaka jest odporność francuskiego społeczeństwa, pana zdaniem, i zdolność do tego, żeby akceptować na przykład kosztem pogorszenia stanu gospodarki, który jest w pewnym sensie obiektywny w konsekwencji i pandemii koronawirusa i trwającej wojny, czy też właśnie większego zaangażowania się Francji i w zwiększanie swojego bezpieczeństwa, swojej zdolności, ale także pomocy Ukrainie, no jakby na drugim końcu tej szali stawiając jednak polityczne poparcie ludzi na to, żeby tak jak pan powiedział, no ten konflikt, który z perspektywy Francuzów toczy się trochę na lubieżach Unii Europejskiej, wspierać i ponosić tego koszty. To może odpowiem jak Francuz. A ile my już tych wojen mamy i w ilu wojnach uczestniczymy i ilu migrantom pomagamy? No, taka jest najprostsza odpowiedź, tak? Na pewno świadomość rośnie w kontekście zagrożenia i tego, jakim agresorem jest Federacja Rosyjska. Też pewne obrazy, zwłaszcza uciekających rodzin, to też buduje pewne napięcie. Niemniej Francuzi widzieli podobne obrazki już niejednokrotnie. Też mieli
problemy z uwagi na kryzys migracyjny, arabską wiosnę, kwestie terroryzmu w Sahelu. To są powtarzające się schematy dla Francuzów. Jedyne, co się różni, to potrzebujący, czyli tym razem jest to Ukraina. Francuzi przyjęli część migrantów z Ukrainy, zaoferowali programy szkolne, pomoc socjalną. To samo było z migrantami z innych państw. Niemniej, ile można pomieścić? To jest też problem całej Unii Europejskiej. Ilu możemy pomieścić jeszcze przybywających, nie tylko z Ukrainy, ale też z innych państw? Ukraina i jej granice nie są z gumy. W związku z tym Republika Francuska ma ogromne problemy wewnętrzne, z którym Emmanuel Macron sobie nie radzi. Ja zawsze będę podkreślał, to jest wybitny polityk międzynarodowy, ale bardzo średni, żeby nie powiedzieć mierny, polityk wewnętrzny. Nie ma on skrajności, co jest pozytywem, ale nie radzi sobie z sytuacją wewnętrzną w kwestii tutaj zmian w systemie szkolnictwa, wsparcia na rzecz służby zdrowia, kwestii emerytur, kwestii właśnie migracji. No to już ta liczba migrantów bez dokumentów w Francji dawno przekroczyła 1 milion osób. Jeszcze niedawno w wywiadach mówią o milionie, już przekroczyło to 1 milion osób. Też trzeba stworzyć warunki do życia dla takich przybywających, a jest to społeczeństwo tak multietniczne, tak wielokulturowe, że staje się to problematyczne. Owszem, jest Francja piękna, ma bogatą historię, kulturę, ma też swego rodzaju dbałość o szacunek do historii. Niemniej wielość tych grup, które nie do końca identyfikują się z tym prymatem Francji, powoduje sytuację problematyczną wewnątrz kraju, co może się odbijać w przyszłości na ten rozwój właśnie choćby samej tutaj polityki militarnej Francji, czyli angażowania nowych rekrutów, tego, jakie oni będą wiary, tego, w których regionach świata oni będą się chcieli angażować. To jest oczywiście temat na badania, czyli walka wyznawców islamu z jednego państwa, z jednej armii, walka z wyznawcami islamu z innego państwa, z innej armii. To jest temat na kolejne badania. Dlatego Francja, mając taką kolejną Ukrainę i obywatele, mając kolejny kryzys, dlatego zauważmy, że w XXI wieku wielokrotnie powtarzamy tylko kryzys, nadchodzi kryzys, kolejny kryzys. Francuzi są przyzwyczajeni do strajków, a teraz muszą strajkować 2 razy więcej. To już też jest dla nich za dużo. W związku z tym jest zobojętnienie, jest niechęć, ponieważ no, są to kolejne pieniądze, które można by przekazać na inne środki, przekazać dla Francuzów, czy też wesprzeć ich. Francuzi mają naprawdę świetną sytuację finansową w porównaniu na przykład do państw Europy Środkowo-Wschodniej. Od zawsze był tam wysoki poziom życia i też te najprostsze prace wykonywane pozwalały na ten wystarczający taki poziom godności, nazwijmy to, w przeciwieństwie na przykład do sytuacji w krajach Afryki. W związku z tym przedłużająca się Ukraina, przedłużające się francuskie wsparcie, to też takie odwrócenie się troszeczkę od władz francuskich, że dlaczego kolejny rok pomagamy, a czemu to mówię? Dlatego, że przyjdą kolejne w nadchodzących miesiącach kryzysy w Afryce, no i znowu, kto tam jest głównie obecny? Znowu Francja, więc będzie trzeba reagować. Panie doktorze, bardzo dziękujemy za tą rozmowę. Tak, kiedy chciałbym ją podsumować, wiele, wiele wątków z niej wydaje się ważnych, ale takim chyba najważniejszym przesłaniem jest to, że musimy patrzeć na Francję jak na gracza, może nie supermocarstwo, ale globalnego gracza, którego polityka ma wpływ na prawie każdy region świata i może ona nie zawsze będzie tym czynnikiem determinującym, ale zawsze czynnikiem wspomagającym i czynnikiem wpływającym na bieg wydarzeń. No a w kontekście Ukrainy polityka francuska no, pewnie publicystycznie czy też informacyjnie w jakimś sensie niedoceniana, ale ma kluczowe znaczenie dla przebiegu tego konfliktu i na pewno Francja będzie przy stole i będzie jednym z najważniejszych podmiotów decydujących o nowym kształcie architektury bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej, który no, na naszych oczach pewnie będzie się tworzył. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był pan dr Aleksander Olech. Serdecznie zapraszam do komentowania tej rozmowy, do podawania jej dalej, do zadawania pytań i do interesowania się stosunkami międzynarodowymi, geopolityką. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję też naszemu gościowi ponownie. Dziękuję ślicznie, kłaniam się nisko i owszem, zapraszam do badania Francji, ale proszę pamiętać, że dla Francuzów zawsze na końcu, nawet mimo tej współpracy międzynarodowej, najważniejszy będzie interes francuski.